Dziękuję bardzo. Dzień dobry Państwu. Bardzo dziękuję za zaproszenie i możliwość zaprezentowania naszego projektu. Chciałbym na samym początku powiedzieć, że ten projekt rodził się w dosyć długim okresie czasu, bo miasto Skurcz nie jest ani wielkości Krakowa, ani wielkości Kościerzyny. Jest to stosunkowo niewielka miejscowość, która ma ponad 3000 mieszkańców. W związku z tym wydawałoby się, że projekty związane z wykorzystaniem ciepła sieciowego są wręcz niemożliwe. Natomiast okazało się, że takie możliwości są i my ten projekt przygotowaliśmy wspólnie z miastem Skurcz, z powiatem starogardzkim, gdzie otrzymaliśmy duże wsparcie samorządowe i o tym też chciałbym parę zdań powiedzieć, bo jest to w naszej ocenie jeden z istotniejszych elementów, jeżeli chodzi o w ogóle możliwość zafunkcjonowania takiego prywatnego biznesu w obszarze czegoś, czy rynku, który uznawany jest w dużej części za raczej rynek taki publiczny, rynek samorządowy i większość dyskusji, które Państwo dzisiaj do tej pory podjęli, prezentacje, które zostały przekazane, ten obowiązek jakby związany z redukcją emisji, z poprawą jakości powietrza wiązał się z działaniami, które wykonuje samorząd. Natomiast jakby w naszej ocenie wydaje się, że można tą funkcję odpowiedzialności połączyć z tym, co mamy lokalnie i jaki potencjał lokalny występuje w poszczególnych miejscach. Skurcz jest jednym z projektów, które do tej pory zrealizowaliśmy. Natomiast jakby z czym my w ogóle się mierzymy, jeżeli chodzi o rynek ciepłowniczy w naszej ocenie, bo my nie jesteśmy podmiotem powiązanym samorządowo, jesteśmy podmiotem, który funkcjonuje komercyjnie. I to, co my zauważyliśmy, funkcjonując już kilkanaście lat na rynku energetycznym, bo nasze doświadczenie opierało się głównie o rynek energii elektrycznej, jego transformacji od roku 2007-2008, zauważyliśmy też sytuację, która jest w ciepłownictwie i jak ją można w jakiś sposób połączyć z doświadczeniami też z rynku energii elektrycznej, stąd też jakby nasz pomysł związany z kogeneracją, czy tam wykorzystaniem kogeneracji, bo sam pomysł kogeneracji nie jest niczym nowym. Jakby głównymi problemami, z którymi my się mierzymy, jeżeli chodzi o Polskę i ciepło systemowe, nie rozmawiając o tych największych systemach, czyli tak jak mieliśmy przykład Krakowa, gdzie te problemy są trochę inne i jakby infrastruktura i możliwości finansowe są na zupełnie innym poziomie, to o tyle rynek systemów gminnych i powiatowych wiąże się z tym, że w części w ogóle jakby naszych zasobów takich w obszarze kraju istnieje wiele miejsc, gdzie tych systemów ciepłowniczych w ogóle nie ma. Takim przykładem był Skurcz, gdzie mieliśmy bardzo rozdrobnioną infrastrukturę w zakresie wytwarzania i nie mieliśmy żadnej infrastruktury, jeżeli chodzi o dystrybucję ciepła. W związku z tym jakby chcąc podejść do w ogóle modernizacji, nie mieliśmy czego modernizować, bo tak naprawdę żadnego systemu ciepłowniczego w tym miejscu nie było. To, co jakby na pewno jest jakby elementem, na który warto zwrócić uwagę, to bardzo często nie ma wykorzystania tego potencjału współpracy między tym prywatnym biznesem a samorządem, bo często też w takich miejscach jak Skurcz jest ktoś, kto jest takim liderem przedsiębiorczości. Akurat w naszym przypadku była to duża firma, jest duża firma, duża fabryka należąca do grupy Iglotex, której pod względem jakby potencjału zatrudniania i możliwości wpływu na tą lokalną społeczność jest duża. Często brak jest jakby kogoś, kto jest w stanie taki projekt zrealizować, być jego liderem, niekoniecznie jakby finansującym, bo często potrzeba dużej świadomości lokalnej w zakresie tego, jakie działania muszą być przeprowadzone i musi być ktoś, kto jest bardzo wiarygodny społecznie pod kątem jakby przekonania lokalnej społeczności też do tego, że zmiany związane z tym, że nastąpi coś nowego, a taką sytuację mieliśmy w przypadku Skurcza, że wprowadzenie takiego systemu centralnego ciepłownictwa wcale nie niesie ze sobą wzrostu kosztów i ryzyk związanym z tym, że ktoś będzie chciał nadużywać swojej pozycji, jeżeli chodzi o jakby kreowanie cen i nadużywanie jakby pozycji monopolistycznej. Bo często z takim zarzutem mierzymy się, czy jakby spotykamy się jakby z taką informacją w innych też miejscach.
No to ta kwestia związana ze świadomością społeczną, no już jakby gdzieś się pojawiała w Państwa dyskusjach. W związku z tym jakby świadomość lokalna co do tego, jak jakość powietrza wpływa na to, jak funkcjonujemy lokalnie, jak to wpływa na nasze zdrowie, jak wpływa na atrakcyjność regionu, no często to tej świadomości brakuje. W związku z tym jakby te wszelkie działania edukacyjne, czy na poziomie krajowym, wojewódzkim, powiatowym, czy gminnym, czy też organizacji, które jakby działają w skali czy lokalnej, czy też jakby ogólnokrajowej, no mają niesamowite znaczenie, jeżeli chodzi o kwestie wspierania tego typu inicjatyw. No i to, o czym jakby była przed chwilą rozmowa, jakby jak osiągnąć możliwości systemów efektywnych energetycznie, no bo problem systemów nieefektywnych energetycznie, gdzie jest to warunek związany z tym, żeby faktycznie pozyskać środki finansowe na głównie rozbudowę, modernizację sieci ciepłowniczych, dotyczy gmin i powiatów. W związku z tym jakby często bez tych środków tak naprawdę te działania związane z modernizacją infrastruktury, głównie dystrybucyjnej, są niestety ograniczone. To, co jest jakby głównymi problemami, z którymi się mierzą ciepłownie czy systemy ciepłownicze, no to często jest brak własnych środków na inwestycje. To jest szerszy problem, o którym się dyskutuje już od dłuższego czasu w zakresie też zmiany postępowania, w zakresie taryf na ciepło. No, Urząd Regulacji Energetyki ma swoje wytyczne, rynek jakby gdzieś ma trochę inne oczekiwania, jeżeli połączymy te kwestie. No niestety często jest tak, że bardzo trudno znaleźć kompromis, jeżeli chodzi o kwestię związaną z tym, żeby znaleźć te środki z własnych przychodów, tym bardziej biorąc pod uwagę to, że jest coraz więcej dodatkowych obostrzeń związanych z emisjami kosztu, które dzisiaj są, czy te, które się pojawią za chwilę, jeżeli chodzi o koszty nawet emisji CO2. Często brakuje też w tych mniejszych systemach ciepłowniczych kompetencji w zakresie technologii, chociaż jakby wydaje się, że dzisiaj poziom jakby dostępności do wszelkiego rodzaju wymiany informacji, tak jak Państwo dzisiaj to prezentujecie, no tak jak my porównamy świadomość odnośnie kogeneracji gazowej 5-10 lat temu, a dzisiaj, no to faktycznie ten postęp w zakresie tego, co można zrobić, jak wykorzystać kogenerację, czy też jakby źródła OZE, no jest jakby na zupełnie innym poziomie, natomiast jakby no ta bariera finansowa też rodzi pewne brak jakby możliwości wykonania w pełnym jakby zakresie tych inwestycji, które mogłyby się realizować. Rozmawiając o kogeneracji akurat, bo rynek OZE jest troszkę innym rynkiem, ale jakby biorąc pod uwagę rynek kogeneracji, na pewno to, z czym się mierzą poszczególni inwestorzy, jeżeli chodzi o zastosowanie tego źródła, to jest wiedza na temat handlu energią elektryczną i gazem ziemnym, bo to jest element kluczowy jakby z punktu widzenia poprawy i efektywności ekonomicznej funkcjonowania systemu, ale też w ogóle jakby tego, żeby te projekty miały swoją zakładaną rentowność. W związku z tym jakby patrząc na rynek węgla przykładowo, do którego często rynek ciepłowniczy jest przyzwyczajony, no te ceny węgla były w miarę stabilne. No, ich przewidywalność jakby była stosunkowo duża, tym bardziej, że no cały czas jakby kontrola nad spółkami wydobywczymi jednak jest po stronie Skarbu Państwa, w związku z tym te ceny w jakiś tam sposób są regulowane. O tyle rynek energii elektrycznej czy rynek gazu jest absolutnie wolnym rynkiem i tu faktycznie poza sprawnym przeprowadzeniem inwestycji i zastosowaniem tych technologii kogeneracyjnych, właściwym utrzymaniem później infrastruktury technicznej, pozostaje element ekonomiczny, który się wiąże z tym, jak kupić gaz, jak faktycznie sprzedać energię elektryczną. No, ciepło jest jakby wynikiem, cena ciepła, która jakby wynika z kogeneracji, no jest efektem tego, za ile ten gaz kupujemy i za ile energię elektryczną sprzedajemy. No, pomijam tu fakt jakby wsparcia w postaci wcześniej żółtych certyfikatów, dzisiaj premii gwarantowanych, czy tam systemu aukcyjnego, do którego te inwestycje mogą być dopuszczone. No i duża nieufność do współpracy z zewnętrznym dostawcą ciepła. No ten problem, tak jak wspomniałem, jakby na samym początku pojawia się z dosyć niskiej świadomości
co można wspólnie zrobić, jak zabezpieczyć swoje interesy. Raczej jest pogląd taki, że jeżeli wchodzimy z inwestycją, no to faktycznie nasza pozycja monopolistyczna niesie za sobą ryzyko tego, w jakich cenach i czy faktycznie to ciepło będzie dostarczane i na ile jest to stabilna inwestycja, czy że ten inwestor w jakimś tam momencie nie wycofa się ze swoich zakładanych czy rezultatów, czy zakładanych kolejnych kroków w zakresie rozwoju takiego systemu ciepłowniczego. Skurcz jest takim przykładem, nad którym, tak jak wspomniałem, no miasto niewielkie, bo około tam 3,5 tysiąca mieszkańców. Na pewno Iglotex jest liderem, jeżeli chodzi o kwestię tego, tych możliwości, na których oparliśmy tą całą inwestycję. Istnieje jeszcze parę podmiotów, które faktycznie jakby też są dla nas odbiorcami, potencjalnym rynkiem. Część z nich już obsługujemy, część jakby dopiero zamierzamy przyłączyć do sieci ciepłowniczej. To, co było jakby genezą projektu, no na pewno to, że miejsce, w którym leży Skurcz, Kociewie, Bory Tucholskie, wydawałoby się, że są takie zielone płuca Polski, natomiast jakby no jakość tego powietrza była niestety bardzo, bardzo zła. No istnieje wiele palenisk, czy istniało wiele palenisk w domkach jednorodzinnych, w zabudowie wielorodzinnej z tą infrastrukturą rozdrobnioną. Brak było środków po stronie samorządu, jeżeli chodzi o realizację takiej inwestycji. Coś się chyba nam przełączyło. O, mamy. Możemy kontynuować? Tak, oczywiście. Dobrze. Sam projekt zakładał budowę układu kogeneracyjnego, rozbudowę stacji LNG. W Skurczu nie mieliśmy gazu sieciowego i do dzisiaj tego gazu sieciowego nie mamy. I budowę sieci ciepłowniczej. Nie jest to duży odcinek, natomiast jakby obsłużył znaczącą część miasta, jeżeli chodzi o zabudowę wielorodzinną. Tak jak wspomniałem, liderami, jakby podstawą jest bycie liderem projektu, no tak, żeby faktycznie nieść tą wiedzę i świadomość. Nasz projekt dofinansowany był z programu Unii Europejskiej w zakresie i budowy sieci, i budowy układu kogeneracyjnego. Rozpoczęliśmy w projekt w 2016 roku, w zeszłym roku uruchomiliśmy w pełni działającą kotłownię gazową i układ kogeneracyjny i zasilający zakład Iglotexu i zasilający miasto. Mieszkańcy dostęp do ciepła mają już od roku 2019, więc ostatnie dwa lata pokazały i stabilność cen, i stabilność, jeżeli chodzi o dostawy ciepła. Wydaje się, że sytuacja, którą mamy, no, jest bardzo pozytywnie odbierana, bo mamy nowe wnioski przyłączeniowe, w związku z tym jakby ten rynek, pomimo tego, że jest w ograniczonej skali, no faktycznie ten potencjał rozwoju wykazuje. To jest taki króciutki schemat pokazujący, jak nasz układ działa. Mamy stację regazyfikacji gazu skroplonego, jeszcze przez okres 2 lat ten gaz będzie dowożony w ramach dostaw z portu Świnoujście. Za 2 lata ma powstać sieć gazowa i układ kogeneracji też przyniósł tą korzyść, że polskie sieci dystrybucyjne, jeżeli chodzi o dostęp do gazu, dają możliwość jakby dzisiaj przyłączenia nie tylko układu kogeneracyjnego, ale on jakby był tym punktem głównym do tego, żeby faktycznie gaz pojawił się i w Skurczu, i w całej okolicy, jeżeli chodzi o gazyfikację kilku gmin, jakby na trasie tego głównego gazociągu, do którego będziemy przyłączeni. Co to dało? Na pewno obniżenie emisji CO2, na pewno obniżenie gazów cieplarnianych w różnej tam postaci, stabilne koszty ciepła i to, że jakby dzisiaj planowane jest zwiększenie jakby dostępu do tej sieci ciepłowniczej dla innych odbiorców. Ja tylko ostatnie, mój czas się skończył, tak jak widzę, natomiast jakby jedną istotną rzecz, którą chciałbym powiedzieć, to jest to, że w tych małych miejscowościach na pewno jest tak, że można oprzeć swoje działania i jakby planowanie projektu o to, że mamy jednego bądź kilku większych odbiorców ciepła, którzy dzisiaj jakby dzisiaj już wykorzystują i faktycznie samorząd może być tym kimś, kto wesprze działania związane z budową sieci ciepłowniczej, dostępem do rynku ciepłowniczego.
I to, co jest istotne, na pewno samorząd musi mieć jakby gwarancję tego, że ta sieć i to źródło będzie funkcjonowało, więc my sobie podzieliliśmy to na dwa takie przypadki. Brak jakby dużego odbiorcy, czyli budujemy raczej jakby z punktu widzenia samorządowego taki układ, to, że zawsze samorząd może mieć prawo jakby interwencji finansowej, czyli jakby przejęcia takiego źródła i zapewnienia stabilności, jeżeli chodzi o dostawy ciepła i brak przerw, jeżeli chodzi o to, żeby komuś ten, krótko mówiąc, biznes by się nie składał. Także bardzo, bardzo dziękuję i przepraszam za chwilę wydłużenia.